Bardzo dziękuję. Przysłuchiwałem się zwłaszcza tym argumentom od czasów Kościuszki, które armię rewolucyjną, lewe en masse, przeciwstawiały siłą rzeczy mniej licznym armiom podległym despotom. To automatycznie jakby w tle jest najważniejsze pytanie powstania, czyli pytanie o kwestię chłopską i możliwość politycznej mobilizacji mas. A zarazem cały raz mi w głowie brzmiało echo słowo wojnie domowej, którą słyszeliśmy wcześniej, która była wojną domową z punktu widzenia oczywiście i Cesarstwa Rosyjskiego, ale była też wojną domową pomiędzy Polakami, to trzeba pamiętać, którzy znajdowali się po obydwu stronach tego powstania. I to skierowało moją myśl, właśnie jak panów słuchałem, do niemal równoczesnej wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, która była pierwszą wojną nowoczesną, wojną przemysłową. I tam jakby ona wyraziście pokazała, że nie chodzi tylko o liczbę ludności, ale też zaplecze przemysłowe, dostawy surowców, sieć logistyczną, zresztą nie porównanie bardziej krwawa, prawda, ponad 500 000 ludzi zginęło w tamtej wojnie, ale w powstaniu polskim ta nowoczesność także jest obecna w postaci linii kolejowej. Te 200 000 żołnierzy można w krótkim czasie przerzucić linią, której kilka lat temu jeszcze nie było, prawda? Więc tutaj widzimy, jak nowoczesność przeszkadza Polakom zrealizować marzenie Kościuszki, wypowiadane w roku 1802, tak, jeśli dobrze zapamiętałem, które w tym momencie po prostu już było anachroniczne, było nieaktualne. To taki mój drobny komentarz i drugi, który chciałem dodać a propos tego, kto skorzystał z powstania. Wydaje mi się, że jednak ktoś więcej niż Bismarck. To znaczy skorzystali polscy chłopi i później polscy fabrykanci. Znaczy dzięki temu, że uwłaszczenie chłopów w królestwie miało nieco inny kształt niż wreszcie cesarstwa, własność ziemi była własnością prywatną, chłop mógł nią swobodnie dysponować, mógł ją sprzedać i wyjechać i zostać proletariuszem, najemnym robotnikiem w Łodzi, w Zagłębiu albo w Warszawie. I można powiedzieć, że taki uboczny skutek, zupełnie uboczny, bo jednak reformy wprowadzone przez najmiłościwiej nam panującego cara, który zadbał o polskiego chłopa, sprawiły, że ci ludzie w przeszłości, kilkadziesiąt lat później, na przełomie XIX i XX wieku, ich potomkowie być może, zostawali proletariuszami albo mogli też akumulować tą własność ziemską i sytuacja w Polsce nie nabrzmiała do rewolucji w 1917 roku tak bardzo jak w Rosji samej. To jest takie historyczne gdybanie, prawda, jak się zastanawiamy, jakie mogły być skutki takiego czy innego postępowania, to wkraczamy na bardzo grząski grunt, bo tak wiele zmiennych pojawia się w następnym 40-leciu, że nie sposób tego wyprowadzić wprost. Ale gdy myślę o najbardziej długofalowych skutkach, to być może właśnie to, że rozwiązania prawne dotyczące własności na terenie królestwa były inne niż wreszcie cesarstwa i dużo bardziej podobne do rozwiązań w Galicji czy w zaborze pruskim. Być może było to najbardziej ważne. Aż do dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz dali szansę naszym panelistom na wypowiedzenie kilku zdań, ale już w sposób bardziej prezentystyczny. Znaczy na spojrzenie na powstanie z perspektywy dzisiejszej, a także spojrzenie może na późniejsze powstania i późniejsze użycia i nadużycia pamięci o powstaniu styczniowym w innych podobnych momentach. Takie pytania rozesłałem naszym panelistom wcześniej. Bardzo jestem ciekaw, co o tym powiedzą. Proszę profesor Borejszy jako pierwszy. Ja jednak się skupię na komentarzach, ale odpowiem na pana pytanie zwięźle. Powstanie styczniowe i następne powstania. No cóż, ja jestem nastrojony dzisiaj antypowstańczo. Uwaga, jeszcze bardziej antypowstańczo są nastrojeni moi starzy koledzy, specjaliści od powstania styczniowego, ale to jest, trzeba rozdzielić. Samo powstanie styczniowe było, wydaje się, że po prostu nie ma co gdybać, było nieuniknione, były inne warunki, inny klimat, inne układy i odbyło się. Powstanie generowało drugą Rzeczpospolitą w pewnym sensie, ideologię, która i była to część pozytywna, ale niewątpliwie jest odpowiedzialne za takie wychowanie młodzieży, które doprowadziło do tragedii absolutnej powstania warszawskiego. Przepraszam, porównajmy, jeśli już zaczął profesor Schwarz, liczbowo straty w powstaniu warszawskim krótkotrwałym były kilka razy większe niż w powstaniu styczniowym, które trwało 2 lata. Straty w ludziach. Więc to w skrócie jest moje spojrzenie. Ja
Rozmawiałem na ten temat parokrotnie z człowiekiem miarodajnym w sprawach Powstania Warszawskiego, jakim był Aleksander Geisztor, i niewątpliwie reakcja całego pokolenia na Powstanie Warszawskie od razu po powstaniu, po zakończeniu II wojny światowej, była niezwykle krytyczna. Ona z latami słabła, ten krytycyzm słabł do lat 1990. Ja na przestrzeni 30 lat miałem różne rozmowy na ten temat z bądź co bądź człowiekiem Bipułaka, czyli profesorem Geisztorem. To jest mój stosunek do powstań. Powstanie 1944 roku było anachronizmem nieodpowiedzialnym i tutaj możemy zacząć dyskusję na 5 godzin. Stawiam kropkę. Natomiast moje uwagi do poprzednich, prawda, wystąpień, moje komentarze do bardzo inspirujących wypowiedzi tutaj obu są takie. Jeśli profesor Schwarz przytacza te 200 tysięcy żołnierzy w czasie powstania, to ja chcę państwu uświadomić, że trudno jednak mówić o wojnie domowej w kraju, w którym przed 14 rokiem był moment, kiedy carat musiał trzymać 400 tysięcy żołnierza na tym terytorium królestwa, żeby mieć go w szachu, nie tylko dlatego, że szykował się przeciwko wojnie z II Rzeszą. Jeśli mówimy, że, jak mówił profesor Stola, że tak powstanie wyzwoliło chłopa, uruchomiło nową klasę społeczną. Wszyscy to podkreślamy. Ja w zakończeniu jakichś tam esejów piszę, cytuję Hałkę Bosaka, że zrodził się naród polski w 1963 roku wraz z reformą rolną i tak dalej. Ale ja się już staram teraz mitygować. Ten naród się rodził powoli. Ja pracowałem w aktach tak zwanego Wtarowo Dzieło Państwowstwa. To jest departament drugi policyjny, który się zajmował rozruchami na wsi i sprawami społecznymi. Szkoda, że jeszcze do dziś dnia nie jest za bardzo przyswojony przez polskich historyków. Ja to robiłem con amore, czyli po to, żeby po prostu wyrobić sobie opinię. Ci polscy chłopi budzili się bardzo powoli po tym 1963-1964 roku. Ta świadomość była ograniczona. Ja, kiedy byłem wykładowcą w Uniwersytecie Warszawskim, miałem pod opieką studentów zaocznych. To były lata, uwaga, 60., początek 70. Jeszcze żyli ludzie na wsi, był kontakt z tymi, których powoływano do armii carskiej. Ja przeprowadziłem ankietę, co dawała armia carska tym, których powoływano na 25 lat. Ja mam wyniki tej ankiety. Ci chłopi polscy stawali się narodem w królestwie powoli, dziesięcioleciami, nie od razu po powstaniu. I tutaj to były, prawda, marzenia szlachetnego utopisty Bosaka, że już, to nie było już. Proszę państwa, przy powstaniu pamiętajmy, że to były cała irredenta polska, szlachetna, wspaniała, bojowa, to były elity. Zawsze trzeba patrzeć, jaka grupa to była w odniesieniu do narodu. No ale to było normalne. Elity, ja mówię o XIX wieku, uwaga. Elity nadają pewien ton. Jak tych ludzi klasyfikowano w XIX wieku? Bo ja chcę do języka tamtych czasów się odwołać. Ludzie szaleni i ludzie rozsądni. To są tytuły artykułów po powstaniu styczniowym Mickiewicz. Używanych, proszę? Mickiewicz. Tak, z odwołaniem wstecz. Ale tak się wzajemnie szacują. Piłsudski i powstanie styczniowe. Przypomnij mi jedną rzecz, że Piłsudski uważał, że ich było dwóch takich, co to właściwie oceniali naród polski. On i Wielopolski. I to też trzeba przypomnieć, co on sądził o Wielopolskim jako polityku. Wojna domowa. Tak, ma rację mój czcigodny sąsiad. Były elementy wojny domowej, ale to nie dominowało. To była wojna z cudzoziemcami, z tymi, którzy Polskę najechali. W obrębie tej wojny były elementy wojny domowej. No, my przemilczamy to dosyć mocno.
W każdym razie nie za wiele się o tym pisze. Wyszła teraz taka księga, ja pisałem do niej przedmowę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dopiero co? I tam są jakieś tam dane podane. No kto walczył przeciwko Langiewiczowi, dyktatorowi? Major Będkowski, major Dobrowolski. Także dowodzili oddziałami, które walczyły z Langiewiczem. I tak dalej, i tak dalej. Tu był podział bardzo daleko idący. Generałów z pochodzenia Polaków przenoszono w głąb w czasie powstania, bo tych, którzy chcieli, bo byli tacy, którzy nie odmawiali wojowania. Jak się nazywał Oberpolismeister Warszawy w czasie powstania styczniowego? Zygmunt Piłsudski. Więc, proszę państwa, ta historia Polski jest skomplikowana. Teraz bodaj tyś mówił o stosunku Rosjan i tak dalej. No stosunek Rosjan. Proszę? Państwa rosyjskiego. Państwa rosyjskiego, tak. No były tutaj wyłomy, była cała grupa, nie będę wyliczał, Wałujew, Budowa, nieważne są nazwiska, która była propolska, która popierała mocno Wielopolskiego. Jego wpływy w Petersburgu były dużo większe niż się to mówi. On mógł coś przeprowadzić. Nie oceniam, czy jestem po jego stronie, czy nie. To inna sprawa. Ale to było bardzo ważne. No, nie pożałuję anegdoty, trudno. W swojej książce Piękny wiek XIX, w wydaniu trzecim, ja opowiadam losy eseju, który w 1984 roku Tygodnik Powszechny opublikował, Dylematy Aleksandra Wielopolskiego. Ten złożony artykuł był złożony w Polityce na Boże Narodzenie. Pokazywał, że temu człowiekowi było trudno. W ostatniej chwili zdjęto, ja mam szczotki korektowe w domu, zdjęto to z prośbą od osoby, która już rządziła wtedy tym państwem, ale której ja nie znam, że żeby z tego nie robić jakiegoś sztandaru, tam spokojnie opublikować, bo w Moskwie mogą artykuł pod tytułem, esej, duży był, Dylematy Aleksandra Wielopolskiego, zrozumieć jako żądanie rozszerzenia uprawnień Polski. Jest rok 84. Zobaczcie państwo, jak to gra. No, artykuł ten wydrukował Tygodnik Powszechny na 40-lecie Polski Ludowej. To była pewna przewrotność i dowcip Jerzego Turowicza. Ale Wielopolski to też jest w naszym myśleniu politycznym nazwisko wywołujące różne skojarzenia. Więc wojna domowa była tutaj. My mało piszemy o tym, jak podzielone były grupy społeczne, czy naród polski w tym czasie. Wojna partyzancka. Jak to powstanie styczniowe jednak żyło w XX wieku, świadczy fakt, który ja do znudzenia powołuję, kiedy piszę, że niejaki Heinrich Himmler w 1940 roku wydał zlecenie swoim podwładnym do przestudiowania w Gestapo i SS książki szwajcarskiego pułkownika von Erlicha, który brał udział w powstaniu styczniowym. Powiedział, trzeba to zbadać, żeby wiedzieć, jak walczyć z Polakami, bo oni są gotowi znowu zrobić partyzantkę. Więc zobaczmy, jak pewne stereotypy działają. Słusznie tutaj chyba tyś mówił o Austrii, że trzeba pamiętać, że to nie był taki cudowny zaborca. Tak, proszę państwa, to już na marginesie. W stereotypach Polski wrogiem numer jeden do powstania listopadowego, a nawet dłużej, był Austriak, nie Rosjanin. I po prostu ten ucisk austriacki wydawał się cięższy Polakom niż rosyjski. Jaki był układ z Rosjanami? No byli poza tymi kołami dworskimi, gdzie Wielopolski miał stronników i niekoniecznie stronników jego, ale ludzi propolsko nastawionych i to na szczeblu ministrów. Jednak była grupa Rosjan, która była gotowa oddać wszelkie granice Polakom, Wiaziemski, nie mówię już o Hercenie, którzy nie chcieli sporów z Polakami o ten Smoleńsk, prawda, też nie tak całkowicie polski. Więc, ale pamiętajmy, wzajemne nastawienie. Uznawano, prawda, Polaków jako naród kultury czy wysokiej kultury, a Polacy mieli stosunek, to się
przewinęło i w XX wiek do Rosjan jako do barbarzyńców. I przecież tym w jednym z najgłośniejszych pieśni powstańczych śpiewa się, czy śpiewało się, do Azji precz potomku Dżingiskana, tam dom jest twój i tak dalej. Więc cóż, to nie była jedna ojczyzna, to były dwa narody i jedno państwo. Koleje, bo coś tutaj mówiono o kolejach. I te koleje, którymi wojsko dowieziono, budowali polscy przedsiębiorcy. I to budowali przed powstaniem styczniowym. Jan Bloch, Iwan Bloch, wielce ceniony przemysłowiec i teoretyk zresztą. Teoretyk przyszłej wojny. Jeśli chodzi o obsadzenie kolei, to o dziwo te linie kolejowe były mocno obsadzone głównie przez Polaków. Także to była tradycja, że ten oświecony człowiek, który się sprawdzi na kolei, to Polak, trzeba brać Polaków. No i to by było tyle. Czy odpowiedziałem na pana pytanie dostatecznie w pierwszej części? Nie stawiam oceny stosownie. Proszę? A Garibaldi? Dobra, Garibaldi. Ty podglądasz mnie. Dobrze. Co do Garibaldiego, to muszę powiedzieć, że wezmę go w obronę. To nie było to, że on chciał Polakom w ogóle odwieść od pomocy Polakom. Garibaldi był o dziwo dosyć trzeźwym politykiem. Nawet wtedy, kiedy podbił to królestwo Neapolu, bo słusznie skalkulował, że siłą się załatwi sprawę. Ale Garibaldi uważał, że Polacy nie mają... Ja napisałem cały... Te szanse, to ja napisałem o tym sporo. Nie mają szansy i wobec tego Garibaldi ze swoją szablą do Polski sam nie przyjechał. Wygłosił słowa poparcia, ale nie bronił swoim tym ochotnikom pojechać. Nullo był wysoko w hierarchii, był pułkownikiem włoskim. Cała grupa z nim pojechała Włochów, ale to był dylemat Włochów przez XIX wiek i to radykałów włoskich, że była ta Austria, już po zjednoczeniu Włoch nawet, z którą trzeba było wojować i nie można było za bardzo gniewać Rosji, która interweniowała stale. Przecież Rosjanie rozwiązali szkołę w Cuneo przed powstaniem. Szkoła w Cuneo to była szkoła we Włoszech, w której szkolono polskich oficerów, między innymi Langiewicz przeszedł przez tą szkołę. Więc to, prawda, są protesty rosyjskie, akta znane i po tych protestach musieli Włosi rozwiązać szkołę przed powstaniem. No więc Garibaldi po prostu okazał się realistą, ale był przyjacielem Polaków i Milwitz de Isenschmidt i bardzo wielu innych gościło u niego na kaprerze po powstaniu, pomagał materialnie Polakom. Także bronię pamięci Józefa Garibaldiego. Dziękuję.